listu świętego Pawła do Rzymian. Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdzam to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i dodanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnicy. Do nich należą prawicowie, z nich również jest Chrystus według ciała. Ten, który jest ponad wszystkimi, był błogosławiony na wieki. Amen. Oto słowo Boże. Że należy się nie bać, krocząc po wodzie.
trzeba mieć silne wiary i nie wątpić. Odwagi, zawołał Jezus, dotknący go Piotra. Jednak wołał Piotr pierwej, Panie, ratuj. Jezus pomógł, wyciągnął rękę, chwycił go. Ganiąc go jednak za zwątpienie, bądźmy więc silnej wiary. Nie bójmy się wichru, zawieruchy i innych nieszczęść, które na nas spadają, czasem znienacka. Silna wiara czyni cuda. Bezradność czy nieświadomość, że sami nic nie możemy, ale oparcie w Panu daje zwycięstwo nawet tam, gdzie sytuacja okazuje się jakby beznadziejna. Paradoksalnie to brzmi. Dziś jesteśmy wychowani i w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy być przebojowym, asertywnym, mieć jasno określony cel, a może wpływowe kumpli, albo na różne warianty, sytuacje będzie wszystko ok. Zaczynamy żyć po swojemu, skoro ciągle udaje się nam te pioruny, które się pienią z nieba. A życie po brzegi wypełnia się tęsknota grzechu. Kto by się tam przejmował innym człowiekiem? Ale życie jest jakby inne. Pojawiają się fale nie wiadomo skąd. I zatopią wszystko, co do tej pory było ważne. I to się zmienia. I pamiętaj, że nie jesteś sam. I sam sobie nie poradzisz. Utoniesz. Chyba, że wyciągniesz swą rękę do Pana. Z prośbą o pomoc. A Pan wyciągnie i swoją rękę ku Tobie i wyjdziesz z najgłębszej otchłani i będziesz radosny, szczęśliwy. Dzisiaj szczególnie młodzi ludzie uważają, że poradzą sobie sami. Dokonują wyborów, często niewłaściwych, a uważają, że właściwych. Stwierdzają, to moja sprawa, dajcie mi spokój, dam sobie radę. I z wszystkim, i z grzechem. Najlepiej nie patrzeć na fale, które się pojawiają zupełnie niespodziewanie. I z wielką siłą zatopią wszystko, co było dla nich drogie. Tylko nasz Pan. Jezus Chrystus, Wszechmogący, jest w stanie nam zdecydowanie pomóc, ale trzeba nam też zawierzyć, zaufać. Nie na 10, czy 20%, czy nawet 50%, ale właśnie na 100%. I w tej nadziei znajdziemy radość, zwycięstwo. Bo nie ma beznadziejnych sytuacji. Starajmy się też zaufać Jezusowi. Wyciągnięta dłoń Jezusa błogosławi, odpuszcza winy. I również nam chce w konfesjonale Pan odpuścić wszystkie nasze grzechy, nasze, z naszego zagrożenia chce nas wyciągnąć. Nawet z dramatycznej sytuacji. Bo tu jest też pewna burza. Ale Pan Jezus ucisza nas dzisiaj i za chwilę zajaśnieje słońce. Już jest słońce w naszym życiu. Tobie zaś, Księże Grzegorzu, choć w tej chwili niebo zasłonięte jest chmurami, rozpromienia się. Słońce w pełni zaświeci na nieboskłonie. Zaufaj Panu, mimo tych
różnych zaostrzeń, różnych sytuacji, które nas dotyczą. Ale spójrz, jakże wielu przybyło tu dzisiaj i dla Pana Boga, ale też w pewnym sensie dla Ciebie. Pamiętamy to miejsce, kiedy było Gołe Pole. Tu jesteś wpisany w historię i czas Ukoli i tego kościoła. Złotymi głosami te góry wznosiłeś w pocie czoła. Zeszli dopuszczę sobie sami. I tu pochciłeś. Pewnie tu jako ostatnie dziecko Ilu zawiązałeś związki sakramentalne, Ilu korzystało z swojej posługi, Ilu się odprowadził na miejsce zmartwychwstania, oczekiwania na życie wieczne. Mógł Ci zabrać za Twoje świadectwo życia i wiary, którą tutaj też i pozostawiasz. Kawałek swojego serca, a może powiedzieć więcej. Jezus Chrystus.
Stwórz nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Boże nasz, o imię, niech przyjęcie tego sakramentu.
kilka dni temu na pokisie pojawiła się taka właśnie tęcza. Tak sobie pomyślałem, że ona połączy dwie parafie i będzie dobrze. Wakacje są. Co wy tu robicie? Dzięki serdecznie. Dzwoni. Księdza Jana już wspominałem. Czasami źle mieć przyjaciela. Dla niektórych to jest złe. Ale myślę, że my tutaj przyjął przyjaciółmi tak zostawiamy, także nie ma problemu. Nie ma problemu. W drodze chciałbym dużo powiedzieć. Ale pozwólcie, że powiem tylko trzy słowa. Dziękuję, przepraszam i proszę. Dziękuję za 24 lata. Dla starszego pokolenia Śląska. Mówiłem, że długo nie będę mówił, ale pewnie też trochę przemówił. Dla starszego pokolenia byłem dziecko. Tak to odczuwałem. Dla mojego pokolenia, jak brat, dla młodzieży, może jak wujek, dla takich małych niewiarek. Dziękuję. Serdecznie dzięki tym, którzy ze mną to od początku byli. Pierwsze kroki, tam każdy. Za chwilę pan Józiu, wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Niestety niektórych było ciężko, ale pan powołał do siebie, myślę tutaj o pierwszym wikariuszu tej parafii, w świętej pamięci, panu Ryszardzie Mędrowskim. Tak nazywaliśmy wtedy go. Ten, który od przechodzących nie jedno złe słowo usłyszał, myślę, był panu świętej pamięci Janie Świca, świętej pamięci panu Jerzym Izdale, który chyba najdłużej tutaj klęczał w kościele na początku, więc układając te wszystkie posadzki, więc i także na prywatnym, więc bardzo serdecznie mógł zadbać na nich i zawsze będę miał w swoim sercu. Niestety tak się stało. Muszę podzielić to serce. Dobra. Przepraszam. Jeśli kogokolwiek czymś obraziłem słowem, nie zawsze człowiek wstaje do stanu, nie do stanu. Coś tam na odcisk nade mnie i wtedy no, robi jakieś wytyczki, przytyczki tym, którzy są tu w kościele. Więc zrobię wszystko, czym obraziłem kogokolwiek, to przepraszam. I proszę o modlitwę.
jest rower rozdarty, bo tu jeszcze jestem, bo tam jeszcze mnie nie ma. No zostaję na razie tutaj, jeszcze będę się kręcił parę dni po Tucholi. Potem znowu mnie zwolą. I to tym, co ślubowaliśmy w czasie święcenia, cześć posłuszeństwo biskupowi, który udziela święceń i jego następcą, to w imię tego posłuszeństwa przyjąłem ten dekret i tę propozycję. Więc proszę modlitwę, naprawdę potrzebę. Nas do zbudowania dużego kościoła.
Ksiądz Probóz całą swoją energię poświęcił na budowę, wykonując różne prace, w tym również prace fizyczne. Wykorzystano informacje pozyskania materiałów rozbiórkowych, jak podróg, dźwigarni, deski i piki chodnikowe, które zostały przywiezione na plac budowy. Budowę części świątyni oddano w stanie surowy już 1 listopada 1999 roku, po 3 miesiącach budowy, gdzie odbyła się pierwsza msza święta w Dniu Wszystkich Świętych. Na święta Bożego Narodzenia dach kościoła był już odzespowany i przykryty papą. Ściana prezbiterium została otinkowana. Umieszczono tabernakulum, o czym mamy z jednej parafii komunickiej. Został zakupiony żłobek za pieniądze zebrane od członków Rady Miejskiej. Urząd Miejski w Kruszyciu składane ławki. Były ustrojone kominki, panowała świąteczna i radosna atmosfera. Należy nadmienić, że po zbudowaniu świątyni kuria biskupia naciskała na księdza proboszcza, aby podjął starania budowy dużego kościoła na działce przylegającej. Wobec tego nazistu ksiądz proboszcz zlecił projektowanowi wykonanie makiety kościoła. Podczas wizyty naszej parafii przez księdza biskupa Bernarda Schnagel obecności Rady Parafialnej powrócił temat budowy dużego kościoła. Projekt ten nie otrzymał aprobaty Rady Parafialnej z uwagi na duże trudności finansowe parafii. Uznano, że nasza świątynia spełnia wymogi stawiane kościołowi i potrzebom parafii. Wobec tego ksiądz biskup postanowił, że temat budowy dużego kościoła jest nieaktualny i zamknięty. Autorytet naszego księdza proboszcza był tak silny, że wszystkie trudności zostały pokonane. Najlepiej świadczy o tym obecny stan naszej świątyni, z której jesteśmy bardzo dumni. Ksiądz proboszcz za wszystkie działania dla kościoła i naszej parafii zasłużył, aby mógł zostać u nas. Petycję od członków Komitetu Budowy Kościoła oraz przedstawicieli wspólnoty parafialnej zostały osobiście dostarczone do kurii diecezjalnej za potwierdzenie odbioru w dniu 23 czerwca bieżącego roku. A więc przed wydaniem dekretu przez biskupa nie przyniosły one pożądanego skutku dla naszej wspólnoty. Za wielką wykonaną pracę i poniesiony trud przy budowie naszego kościoła oraz za posługę kapłańską i bardzo dobrą atmosferę wśród wiernych. Serdecznie dziękujemy. Ksiądz proboszcz przez długie lata pozostanie w naszej pamięci. Żegnając księdza papa proboszcza, życzymy dużo zdrowia, wiele raz Bożych oraz Bogactwa Bożego i opieki Matki Najświętszej. Komitet Budowy Kościoła, byli członkowie Rady Parafialnej. Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Drogi księdze proszę, dziękujemy za udzielone sakramenty, najpierw naszym rodzicom, później nam. Dziękujemy za to, że mogliście się spotkać, za to, że towarzyszyłeś nam w naszym dorastaniu. Dziękujemy za czas, który spędziliśmy razem, za każdą Eucharystię, spowiedź, komunię, głoszenie Słowa Bożego. Dziękujemy za wsparcie i motywowanie nas do śpiewu scholi oraz liturgicznej służby ołtarza. Dziękujemy za każdy dzień, czcigodny księży. W dniu dzisiejszym z żalem żegnamy księdza. Całe życie był ksiądz z nami. Czujemy niepokój i smutek. Życzymy wytrwałości w waszej pracy. Niech Pan Bóg Tobie błogosławi. Nasze nutki i liturgiczna służba ołtarza. Pracę na rzecz naszego Kościoła i wspólnoty parafialnej.
uczniowie o działaniu rozmowlanego, mądrego i dobrego człowieka, prawdziwego ojca i pasterza prawdy. Dziękujemy za każdą poprawioną mszę świętą, za mądre i pouczające kazania, za posługę spowiedzi, za wszystkie udzielone sakramenty i wizyty duszpasterskie w naszych domach, za liczne gesty życzliwości i poświęcony czas. Dziękujemy również za Twoją otwartość, uśmiech, dobre słowo i troskę. Bóg zapłać. W dniu dzisiejszym z szczerze żegnamy Cię, księże. Życzymy Ci dobrego zdrowia, siły, wytrwałości oraz otwartych serc nowych parafii. Niech Bóg obdarza Cię swoim błogosławieństwem oraz obfitymi łaskami w dalszej posłudze kapłańskiej. Matka Boża, niech Cię otacza matczyną opieką, a anioł stróż niech Cię strzeże. Szczęść Boże! Komitet Budowy Kościoła, Rada Parafialna, Róże Różańcowe, Apostolat Margaretka, Poradnictwo Rodzinne, Franciszkanie Maryi i Parafialnie. Wyjazdy w kolonii, czy później, orszak przed królem.
zawsze miał ogromnego przyjaciela, żeby nie powiedzieć brata. Tak się składa, że taka mała dygresja, że jesteśmy z tego samego rocznika. Tylko, że Grzegorz jest ode mnie około miesiąc młodszy. I czasami sobie żartowaliśmy, że ja od czasu do czasu powinien nie szybać, bo jestem starszy. Ale nie było mnie takiej potrzeby. Przywołuję tutaj wspomnienia też organizowanych takich spotkań opłatkowych, gdzie mając na uwadze, że i samorząd, i Kościół jest od tego, żeby służyć społeczeństwu, mogliśmy przedyskutowywać, rozmawiać o problemach dzisiejszego społeczeństwa, o tym, jak razem możemy więcej dobrego zrobić. Ja muszę powiedzieć, że przywołam to, nie wiem, czy wszyscy parafianie wiedzą, jakiego mieli proboszcza, ale naprawdę na zawsze zapadło mi w pamięci takie różne sytuacje, kiedy ktoś tam wspólnie z wszystkimi parafianami organizowaliśmy i była przysłowiowa wrzutka. Gmina coś tam dała parafię, nie było jednego z proboszcza, Grzegorz mówi, on buduje kościół, ja na niego wyłożę. Takich sytuacji było więcej. Chociażby przed paroma tygodniami po mszy w tym kościele podszedłem do księdza i mówię, była u mnie pewna pani, której należy, żeby dziecko sąsiadów pojechało na wakacje, bo mama chora, dziadków może nie stać. Grzegorz mówi, można sprawdzić. Ja się dołożę. Nie trzeba. Jedno dziecko dorzucimy i pojedzie. No i pojechało. I to są takie może małe gesty, ale one mówią o normalności, o tym, jakim księdzem jest ksiądz Grzegorz. Ja jestem ogromnie wdzięczny za tą posługę, bo jak Państwo pamiętają, tutaj został czytany dekret i w 2009 roku tu chora od tego czasu zasadł rokiem na święto Małgorzata. Nie wspomnę już Stadzenia Dębów, Smoleńskich i innych takich inicjatyw, które tutaj miały miejsce. I muszę powiedzieć, że jakiekolwiek by nie były sytuacje, to zawsze bardzo mnie tak do mnie trafiała ta normalność księdza proboszcza. On, myślę, że stale, może sobie nawet z tego nie dawał sprawy, ale zawsze pachniał słowem owczarnia, jak prawdziwy pasterz. Nawet jak sobie, przepraszam, zakruszył tego papierosa przez ten czas, tak? Bo tam ludzie też są. I muszę powiedzieć, to pozwalam sobie na osobistą taką też refleksję, ocenę, że ksiądz Grzegorz wyprzedza chyba w pewnym sensie epokę, w której żyjemy, bo nie wiem, czy nie ksiądz biskup nie przejdzie, ale mówię to tutaj w kościele, ale bo chyba tajemnicą jakąś większą nie jest, że próbowaliśmy się spotkać. Nie poprosili mieszkańcy czy parafianie, żeby z tym biskupem się spotkać. Nie o to poproszono, ale z racji szeregu obowiązków ksiądz biskup nie miał takiej możliwości, jak odbyłem zadowolony do mnie ksiądz biskup i odbyliśmy dłuższą rozmowę. Oczywiście te wszystkie działania, które podejmowaliście Państwo jako parafianie, to były działania post factum, czyli już po decyzji, większości po decyzji biskupa i mało kto wierzył, że one coś zmienią, ale był to też wyraz naszego przywiązania i doceniania na bardzo księdza proboszcza. Ale chcę też powiedzieć, że wskazywało na to, co wystawiłem na ulicę parafii, bo często tutaj bywałem i mówiłem się biskupowi, że to jest kościół, w którym jest wszystko. I my dzisiaj tutaj na tej drugi mieliśmy okazję zobaczyć. Schola przepięknie śpiewająca, ludzie różne, organizacje ministranci. Nie jest tak, że wszyscy parafii. Są parafie, gdzie kościelny przerywa kolekty i musi zadzwonić na swój księdza. Tutaj jest mnóstwo ministrantów, jest organista, jest pełna oprawa, kościół jest czysty, przyjazny i tak dalej.
wystawiłem taką walutę. Oczywiście nie dyskutowałem o zmianach personalnych, ale miałem taką satysfakcję, że było to wszystko dobre, co się wiąże z tą parafą powiedzieć. Ale gdzieś tam w zasłyszanych wypowiedziach zawsze pamiętamy, że mówi się, że Kościół powinien być powszechny. Kościół stanowią ludzie. I szkoda, tak sobie myślę, w samorządzie jest lepiej, bo w samorządzie to burmistrza wybierają się państwo, ludzie wybierają, mieszkańcy wybierają. A tutaj my jako parafianie nie mamy wpływu na to, kto będzie naszym proboszczem legatem. Musimy tworzymy tę wspólnotę uszanować. Ale chcę też wrócić do tego, że tego, co powiedziałem, że książkowo, że wyprzedzał w pewnym sensie epokę. Ponieważ stworzył tu wspólnotę i kościół, który był zawsze pełen, który żył, który był w jego organizacji. I co najważniejsze, ja nigdy z Księdza Grzegorza nie usłyszałem oceniania kogoś, osądzania kogoś. To najbliżej inspirował, prowokował pozytywnie, zachęcał, skłaniał do refleksji. Ja myślę, że tak nasz kościół powinien wyglądać i ksiądz Grzegorz był tego, czy jest tego najlepszy przykład. Oczywiście święta Grzegorza będzie naprawdę w duchowi, ale my w spokoju nie damy w tej osiecznej. Pewnie będziemy go odwiedzać, będziemy go zapraszać na miarę możliwości. Jestem przekonany, wierzę w to, że nasza przyjaźń przetrwa i te pozytywne relacje, to te czcionki, które mi zapisał się, złote czcionki w historii naszego miasta, będą zobowiązywały już na księdza do tego, żeby ta przyjaźń, te relacje miały z nim miejsce. Zastanawiałem się, co tutaj sprezentuje księdzu Rokoszkowi na duchowne, żeby w sposób też taki werbalny, wizualny zapomniał o duchowi, to o, poproszę. Najpierw pokażę księdzu Rokoszkowi. Proszę bardzo. Tak? A teraz poproszę, żeby ksiądz też może pokazał parafianom. To jest taka, no powiedziałbym, prawdziwa akwarela, przypominająca wyleczek naszego miasta. Mam nadzieję, że ona również nie pozwoli księdzu proboszczowi otuchowi o nas zapomnieć. Oczywiście wraz z moim przywódcą przygotowałem stosowny adres, ale nie chcę za bardzo przedłużać, dołączę go do tego pomniku. I na nową drogę posługi duszpasterskiej w imieniu mieszkańców gminy Suchola po prostu szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
wymieniłem na początku, a tych najbliższych nam zapomniało, bo może nie zapomniało, pamiętało, żeby podziękować panu Andrzejowi za te wszystkie lata tu spędzone. Mam nadzieję, że będzie dalej brał chwałę panu, bo on uczekać z kolei prowadzącym w szkole.
czasami brakowało pieniędzy. No, zawsze tego ja się mógł zadzwonić bez procentów, bez banku, więc grzechał serdecznie. Nie znam się, bo tak jak z Tadeuszem, myślę, że prowadzenia może zupełnie otwarta nie będzie, bo jak będę sam i ona duża jest, więc ten film będę zabywał na klucz, ale podgląd tam jest i będzie, więc oczywiście będę się wiadował, jeśli tutaj jest tutaj ktoś tam podłączy i jadąc do Gdańska przez Świdnicę i Osieczno, to bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz tutaj księdzu Janowi, mojemu przyjacielowi. No, nie żegnamy się, bo już nie rozstajemy. Z nikim. Myślę, że nie będę musiał bać się, że ktoś, wjeżdżając do tego, że ktoś będzie na mnie kamieniami rzucał, więc mogę dawać. Już tam, jakoś tam zamieszkał, to chciałbym być już u siebie i popatrzeć sobie na ten piękny duchowski rynek, więc odtwarzam niektóre pokoje, odtwarzam spokojnie tam. Prawda, trochę większe i wyższe, ale chciałem się wezwać i wyzwać nie boję, więc życzliwi są ludzie i tu, i myślę, że tam się znajdą, chociaż częściej będę pewnie posiłkował się niektórymi tutaj tu z naszej wspólnoty, więc jeszcze raz grzebać. Pan z nami. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie po pokoju Chrystusa. Święty Michał Archaniel, wspomagaj nas w walce, a przeciw Jego litości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg obronić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Ojcu Niebieski, zastępów, szatan.